Kabaret Dno z Dąbrowy Górniczej zaistniał w 1996 roku. Skład grupy to Jarosław Cyba, Tomasz Sobieraj, Wojciech Stala i Adam Mrozowicz. Kiedy pierwszy raz pojawili się na scenie, uznano, że grają pod wpływem środków odurzających. Celem kabaretu jest osiągnięcie poczucia denności i bezsensowności wykonywanych numerów. Same początki były bardzo kiepskie i dlatego nazwaliśmy się Dno, ponieważ na tyle nas wtedy było stać i nikt nie przypuszczał, że coś z tego będzie. No. I później dołożyliśmy do tego pewną filozofię, że jeżeli ktoś komuś się nie spodobał, było dno, no bo miało być dno, także to jest nazwa taka troszkę asekuracyjna. Natomiast ostatnio no to dno można interpretować jako, nie wiem... Dobrze tak. Narąbany obywatel, a nasze ulubione to jest Duma naszych ojców albo Droga na Ostrołękę. To są nasze ulubione rozwinięcia naszej nazwy. Wyróżniają ich oryginalne rekwizyty, które zaskakują i rozśmieszają publiczność. Tworzy je Jarosław Cyba, nazywany złotą rączką kabaretu. Podobno nie ma gadżetu, którego nie potrafiłby wykonać. Przychodzą i mówią, Cyba, skąd ty bierzesz czas na takie coś? No. A ostatnio coraz częściej mówią, Cyba, zrób nam. No tak, mam parę zamówień już na nowe rekwizyty. Pik, 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 serdecznie pozdrawiamy internautów. Pik, 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 pik,